Piersi czołem. Witamy was bardzo serdecznie. Ola Rajewska. Paweł Siedzieniewski. Witamy was w kolejnym odcinku programu Siatmat. Dziś przed nami uczta z kolejnym wybitnym przedstawicielem siatkarskiego świata. W biało-czerwonych barwach rozegrał 427 meczów, a na swojej pozycji, czyli na rozegraniu, nie miał po prostu sobie równych i myślę, że wszyscy już wiedzą, o kogo chodzi. Chodzi oczywiście o Pawła Zagumnego. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Zaczynam pierwsza. Jasne. Dla odmiany. Jasne. O to chciałabym się zapytać, a dokładnie o tytuł, Paweł, na początek twojej autobiografii. Życie to mecz. I tak się zastanawiam, te mecze w twoim życiu teraz się skończyły, a ty masz wciąż poczucie, że życie to mecz i rozgrywasz? Życie to mecz, mecz to życie. Każdy może interpretować na swój sposób, także oczywiście teraz już jest mniej tego rozgrywania, proza życia. Życie już nie jest takie może emocjonalne, emocjonujące, troszeczkę mniej tego jest, tego stresu. Staram się żyć bliżej rodziny, spokojniej i mam nadzieję, że mi to wychodzi. Ale w domu jesteś rozgrywającym, czy bardziej się podporządkowujesz? Pół na pół. dzielimy różne role między siebie, także staramy się prowadzić dom wspólnie. Nie, no ja nie wierzę. W co nie wierzysz? Ja myślałem, że tu jako rozgrywający z prawdziwego zdarzenia, to ty rozdajesz karty. Zawsze rozdawałeś. No przypomnę ci, Pawle, że moja żona też była rozgrywającą. No właśnie. Kto w twojej rodzinie nie był rozgrywającym? Kto nie był rozgrywającym, dokładnie. No jedyna nadzieja w synu, który pójdzie na inną pozycję, także zobaczymy. O Wiktorii, o Mikołaju mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze porozmawiamy. A ja, Paweł, chciałabym się dowiedzieć z perspektywy czasu, co jest twoim największym życiowym sukcesem? Bo mamy aż trzy plansze i tabele z twoimi osiągnięciami sportowymi. Jestem ciekawa, czy postawisz na sport, czy jednak coś z życia prywatnego? Myślę, że w różnych dziedzinach, tak? W sporcie te medale, które osiągnąłem, w życiu prywatnym żona, dzieci, także w innych dziedzinach, no nie wiem, że są wszyscy zdrowi, także pod tym względem, no to myślę, że kilka takich wierzchołków możemy przypomnieć. Ja dzisiaj, jak wchodziliśmy do studia, to analizowaliśmy tą planszę, że robi jednak wrażenie, bo tych osiągnięć jest naprawdę dużo. No to natomiast czekajcie, mówimy o tych planszach, to może popatrzmy na nie. Długo grałem, dlatego chyba tak. No trochę się zeszło. Przypomnijmy, do? Do 2017 roku, w wieku 40 lat. Zacząłeś od 15-16 lat? Zacząłem w szóstej klasie. Tata zaprowadził mnie na salę MKS-u MDK Warszawa. Tak jakby regularne treningi w szóstej klasie bodajże. Ale już z piłką, powiedzmy, śmigałem między kolanami profesjonalnych siatkarzy. No właśnie, tak chodzi mi o tą seniorską karierę. Seniorską myślę, że 94-5 można powiedzieć. Nie zapomnijmy, że 94-5 rok. Zacząłeś przed naszą erą, tak. Tak, ale w 96 pojechałeś na olimpiadę do Atlanty, więc to było w 95 chyba poszedłem grać do ligi do Czarnych Radom, tak troszeczkę awaryjnie, a w 96 pojechałem już na igrzyska. Mi się wydaje, że też troszeczkę awaryjnie, bo tam system trójkowy panował wtedy, także dokładnie. No ale myślę, że to doświadczenie zaprocentowało wiele lat później. No to zobaczmy, jak wygląda. No właśnie, my patrzymy na ogrom i imponującą ilość tych tytułów, ale wspominałeś też, Paweł, o tym, że zrealizowałeś się w swojej karierze w 80%. Czy te 20% to jest mistrzostwo Polski? Z kolei twój tata mówił, że oddałby wszystko, żeby być bardziej mistrzem świata, czy nawet wicemistrzem Europy, aniżeli mistrzem kraju. Tak, tak. Tata nie miał okazji zdobywania medali na arenie międzynarodowej. Mi się to udało troszeczkę więcej razy. No myślę, że na pewno nie ma sportowca na świecie i takim jestem i ja, żeby powiedział, że w 100% jest spełniony. Grałem 22 lata w lidze zawodowej i tak naprawdę, jeżeli bym wygrał 22 złote medale, to mógłbym powiedzieć, że aha, no to jestem spełniony, tak, wygrałem wszystko i zawsze. Ale niestety tak nie ma i nawet najwięksi kiedyś tam polegną. No na pewno brakuje tego Mistrzostwa Polski, brakuje Mistrzostwa Olimpijskiego, czy też medalu olimpijskiego. No to są dwa takie medale, które oczywiście przez te wiele, wiele lat grania można by było dorzucić do kolekcji, ale nie jestem taki, że drapię ściany, bo ich nie mam. No być może wygrywając to Mistrzostwa Polski w wieku 20 lat, nie wygrałbym Mistrzostwa Świata 15 lat później. Także myślę, że każdemu jest coś tam pisane. Mi była pisana taka historia, że skończę meczem reprezentacyjnym w Spodku, zdobywając złoty medal Mistrzostw Świata, a Mistrzostwa Polski nie zdobędę. Więc cieszę się tylko, że z kolegami z drużyny z juniorskiej, zdobywając w 1994 roku pierwszy medal juniorów młodszych, tak jak było na planszy,
zdobyłem z nimi 20 parę lat później Mistrzostwo Polski Old Boyów. Także historia zatoczyła kółko. Zatoczyła kółko, cieszyliśmy się podobnie, także. Paweł, tak. A od kogo najczęściej słyszałeś, że jest z ciebie dumny? Myślę, że od żony. Myślę, że od żony. Ja generalnie nie potrzebowałem pochwał. Raczej ten poziom empatii u mnie był niski i tak naprawdę skupiałem się na swojej robocie. Też myślę, że dookoła też nie angażowałem się w jakieś ściskanie z kibicami, czy też pierwszy leciałem do zdjęć, czy do wywiadów. Było do zrobienia na boisku, trzeba było dobrze grać i starałem się to robić. Oczywiście przez wiele, wiele lat nie udawało nam się zdobyć tego medalu na arenie międzynarodowej, ale w końcu przyszły te złote czasy i od 2005-2006 roku, od przyjścia trenera Lozano do Polski, powiedzmy, jesteśmy w topie siatkarskim. Powiedziałeś o tym dystansie z kibicami chyba, bo tutaj tak mówisz, że nie ściskałeś się, te autografy to jakby gdzieś tam było w drugiej kolejności. I tak się zastanawiam, jak przeskoczymy do tych czasów, które mamy teraz i kontakcie z kibicami przez social media. Tak zerknęłam sobie, gdzie jesteś aktywny. Najpierw weszłam na Twittera, gdzie zobaczyłem, że z przytupem rozpocząłeś. Tam nawet tam dostawałeś rady, że... Jestem na Twitterze, ale jesteś, ale już cię nie ma. Tak nie, ja tylko tam... jakby tam wchodzę czasami popatrzeć, co Kuba Bednaruk pisze. To jest kuku kosmos. A no właśnie, ale też Instagram, Facebook chyba bardziej. Jak ty podchodzisz do tego świata social mediów? On jest ważny, uważasz, czy no raczej myślę, nie jest ci potrzebny? Jest ważny. Jestem tam, powiedzmy, między innymi dlatego, że mam akademię swoją, ogłaszam tam różne rzeczy. No mówię, no raczej nie jestem osobą, która codziennie wstaje rano, robi sobie zdjęcie i puszcza w eter, zobaczcie, co u mnie. No, staram się niezbędne minimum pokazać tego co robię, tego, co, jaki jestem, jak spędzam czas, ale nie jest to jakby niezbędna sprawa dla mnie. No, myślę, że no, bez tego się teraz nie obejdziemy, tak? Albo jest, chcąc pracować z ludźmi, chcąc pracować z dziećmi, powinniśmy mieć takie kanały, takie środki przekazu, więc mam i ja. Ale no mówię, no, nie jestem jakby przywiązany do tego, że mnie przykuli do kaloryfera i każą włączać Facebooka. Także mam, bo pomaga mi to w codziennym życiu i w pracy, ale myślę, że można było bez tego żyć. Ja jestem ciekawa kontrowersyjnych opinii Pawła Zagumnego po jakichś meczach reprezentacji, takich na bieżąco, bo tak to musimy cię wydzwonić i wyszukać, żeby je usłyszeć. No czasami swędzi palec, żeby coś napisać, ale myślę, że jeszcze za wcześnie, jeszcze za świeżo grałem z tymi chłopakami na jednym boisku, zdobywaliśmy jeszcze niedawno wspólnie medale, też pociliśmy się na treningach. Wiem, przez co przechodzą, wiem, że mnie też hejtowano, jak grałem i przegrywałem, więc staram się powstrzymywać. Czasami w prywatnych rozmowach mogę sobie na to pozwolić, bo się znamy, bo czy się lubimy, czy się nie lubimy, ale szanujemy się jako zawodnicy i mogę sobie na to pozwolić, żeby im zwrócić uwagę, ale staram się do mediów wypuszczać jak najmniej informacji, negatywnych informacji, no bo to nikomu nie służy. Jeżeli zawalili, to wiedzą, że zawalili i nie trzeba im tego powtarzać 30 razy, także oczywiście mogę skomentować daną sytuację, ale nie, na pewno nie ją oceniać, bo oceniać mogą tylko ci, którzy tak naprawdę przeżyli z nimi te treningi, przeżyli te wyjazdy, wiedzą, jakie mają słabości, wiedzą, z czym się borykali i dopiero można osądzać. My możemy tylko przekazać fakty, wygrali czy przegrali, a od osądzania to już myślę, że są sami oni i trener. Bardzo mądrze powiedziane. Ja powiem szczerze, że ty raczej byłeś zawsze taki powściągliwy, nie? We wszystkich swoich opiniach, wywodach. Wszyscy czekali zawsze, co powie Paweł Zagumny. Paweł Zagumny zawsze mówił raczej... Mało, ale konkretnie. Mało, ale konkretnie. Jak już powiedział, to wszyscy stali na baczność. Sam się o to przekonałem. No, miałem okazję akurat być z tobą w drużynie i nawet mieszkaliśmy w jednym pokoju, więc, tak. Więc było śmiesznie. No. Było śmiesznie. No wiadomo, myślę, że taka jest rola rozgrywającego na boisku, może troszeczkę po nim. Lidera. Mi się wydaje, że w tych drużynach, w których grałem, no to byłem i rozgrywającym i takim, powiedzmy, liderem. Jeżeli nie byłem kapitanem, no to zawodnicy starali się słuchać. No myślę, że nie gadałem jakichś głupot, siatkówkę w miarę rozumiałem i też nie strzelałem jakimiś pierdołami na lewo i prawo, tak żeby mnie brać za jakiegoś furiata czy wariata. No oczywiście zdenerwować się potrafiłem. A to z tą otwartością, to myślę, że ci, co mnie znają, znają mnie dobrze, z którymi jestem blisko, no to jestem otwarty. Oczywiście na zewnątrz
ciężko się otworzyć do wszystkich. Ja taki nie jestem. I myślę, że do tej pory mi tak zostało. Ja właśnie mam taki cytat. Pytanie, czy zgadniesz, kto takie słowa wypowiedział, bo cytuję, Paweł wygląda jak góbura, ale wcale taki nie jest. Taka sentencja padła z ust jednej osoby, która chyba cię bardzo dobrze zna. Gbur. Gbur. Ale ma wpisane gbura, bo tak było napisane w... Może literówka. Na pewno żona, no bo to tak naprawdę wszyscy, którzy mieli do mnie jakiś tam właśnie, jakiś ze mną problem, że się tu nie uśmiechnąłem, tam się nie uśmiechnąłem, to mówili do żony, ale ty masz męża gbura, jak ty sobie w nim domu radzisz? No i tak już zostało i żona musiała za mnie tłumaczyć, że to nie jest jednak tak, że on w domu inny. Czyli dobra żona. Nie bije. Także. Powiedziałeś, Paweł, hasło pokój. Legendy już krążyły o tym, jak to być jest lokatorem, współlokatorem Pawła Zagumnego. Czyli co, gogle, zatyczki do uszu? Co tam się jeszcze działo? Znaczy właściwie nic się nie mogło dziać, bo miała być pełna cisza. Tak, ja myślę, że kierownik z Olsztyna Marek Cerzyński, pozdrawiamy oczywiście serdecznie. No miał ciężko z Pawłem, bo zawsze pokój musiał nie, być... Nie, on miał prosto, bo on miał wytyczne. On dostał wytyczne od Pawła konkretne, wytyczne, natomiast... Ale realizował je 3 lata. No. 3 lata mu zajęło realizowanie, czyli zawsze pokój najbardziej oddalony od... od wszystkich, od windy, od strony ulicy nie mogło być, hałasu żadnego, pełne oczywiście zasłony, zaciemnienie, żeby było. No ja powiem szczerze, że jak zacząłem mieszkać z Pawłem, to troszkę czasu byłeś mi zajęło. Byłeś w szoku. Ja pamiętam, że byłeś w szoku, chodziło o otwartą buzią. Ale denerwował cię Paweł? Nie, ja byłem cichy, tylko wiesz co? Pamiętam sytuację naprawdę autentyczną. Pierwsza w nocy wstaję za potrzebą fizjologiczną, idę na paluszkach, bo wiem, że guma śpi, te gogle patrzę, ciemno, zatyczki, mówię, za przeproszeniem sikam już po ściankach, mówię, wodę spuszczę rano, żeby go nie obudzić, a nagle się zrywa guma, co ty robisz? Ja mówię, no nie, no to do toalety byłem, kładź się już, co ty za hałas tutaj robisz? Więc powiem tak, widziałem zaklejanie plastrami, kratki wentylacyjnej, bo powietrze za bardzo hulało i wlatywało do pokoju. Widziałem diodę od telewizora, tą malutką czerwoną, która raziła gumę po oczach, więc... Ale szybko. Ja miałem bardzo wyostrzone zmysły, ale z wiekiem to minęło, więc... Ale no szybko, właśnie, żeśmy dwójkę dzieci, więc jak z dwójką dzieci no to zachować... Żona wstawała, także... Ale szybko, żeśmy jakby szybko... Doszliście do jakiegoś konsensusu. Aż dziw bierze, że się Carzyk 3 lata do tego. Wystarczyło... posłuchać. Znaczy ja powiem szczerze, że później z tego skorzystałem. Zawsze miałem najfajniejszy pokój, najcichszy, rzeczywiście nic mi nie przeszkadzało. No wyspany byłeś na samym końcu, zawsze byłem wyspany. Jak Paweł chciał pospać dłużej, to oczywiście zostawiałem Pawła, no ale też mieliśmy wtedy taką wspólną pasję i miłość, bo w PlayStation żeśmy rżnęli do drugiej, czy tam, znaczy nie mówił, bo trener się zdenerwował, nie? Bo zawsze jak zobaczył, że Paweł zabiera PlayStation i rzutnik zawsze statystykowi żeśmy kradli, to mówi, że on nie może pracować, a my musieliśmy oczywiście swoje misje w Medal of Honor zrobić. No. Ale to strzelanki były najbardziej... Tak, myśmy strzelanki obstawiali. Ale co, bo adrenalina, to myślałam, że bardziej jakieś, czy to, tutaj też chociaż w sumie taktyka pewnie jakaś, nie wiem, czy w CS-a, Nie, ale w kosza żeśmy, pamiętam, to że mieliśmy NBA, taki epizod, że w NBA jeszcze graliśmy i była taka pełna rywalizacja, że zawsze graliśmy o coś, o jakieś tam zakłady i nie no, teraz, chyba teraz jest era CS-a. No jest już od paru lat. Ja lubię nie, czasami już, na PlayStation. Już wtedy była, już wtedy tak? była, tylko że na komputerach, tak, tylko że myśmy się nie bawili w te komputery. To wtedy PS3 no wszystko to z głową, no nie siedzieliśmy całe noce, no jak wywozili nas do lasu, gdzieś tam siedzieliśmy pół dnia i nudziło się, no to żeśmy odpalali, no także. Paweł, jakie jest największe głupstwo, jakie w życiu zrobiłeś? O jest. To jest takie trudne pytanie, teraz się zastanowię. Ale dlatego, że musisz przecedzić? Przecedzić. Nie wiem, teraz tak ciężko się skoncentrować i powiedzieć największe głupstwo, jakie zrobiłem. No myślę, że kilka zrobiłem głupstw, no ale... Ja dzisiaj jedno słyszałem, ale nie wiem, czy mogę... Dawaj, no. Przemyślę może. Belgrad, krzesło. No powiedzcie coś więcej, no bo... To nie, to cenzura będzie. To cenzura. Za wcześnie, za wcześnie. No dobrze, ale to chociaż może jakoś tak lekko ocenzurowaną tę historię może... Pomyślę, tak. Przejdźmy płynnie do następnego wątku. Ja żartuję.
i wrócimy. Trudnych może. Nie będzie, Paweł. Może wrócimy. Trudnych? A nie, ja myślę, że ten, który poruszę, może być lekko trudny, lekko kontrowersyjny. Mam na myśli sędziów, Paweł, z którymi ty nieraz miałeś na pięku, a jak objąłeś stanowisko prezesa PLS-u, mówiłeś o tym, że będziesz tam chciał może nie tyle zrobić porządek, co no, trochę popracować nad tym, co się dzieje i nad pracą sędziów na boiskach. W tym sezonie znów mamy tak naprawdę festiwal. Emocji równo hit. Porówno. Festiwal. I na parkiecie, ale i właśnie ze strony myślę, że sędziów. Z sędziami no, to jest tak naprawdę, można książki pisać o sędziach. Da się coś zrobić, czy to będzie równia pochyła? Może się da. No. Słuchajcie, no to książki można pisać o sędziach. Z tego, co pamiętam z mojej przygody z PLS-em, był wniosek taki wspólny nasz, żeby jednak zrezygnować z sędziów liniowych. W pierwszym odruchu powiedziałem, nie, zaraz, bo ci sędziowie liniowi to są, mają być przyszli sędziowie, którzy będą głównymi. I powiedziano mi, no dobra, no to się przyglądamy, dokończymy sezon, zobaczymy jak będzie. Okej, ja zrobiłem rozeznanie i jednak tak, możemy iść dwutorowo. Można brać sędziów na liniowych, którzy będą kiedyś, powiedzmy, materiałem na sędziów dobrych, międzynarodowych i szczebla centralnego. Ale jak się okazało, sędziowie liniowi to są koledzy, rodzina, lokalni kumple, zazwyczaj. I oni 30 lat temu sędziowali na linii i będą sędziowali następne 30 lat na linii. I wtedy podjęliśmy wspólnie decyzję, że jednak nie, no wycofujemy tych sędziów, no bo to jest bez sensu, tak? Niech oni się szkolą na meczach, nie wiem, młodzieżowych, innych, a nie na plus lidze, bo to są też i koszty niepotrzebne, skoro mamy challenge, to i tak już nikt na tych sędziów nie patrzy, a to było tylko dla nich, żeby oni się po prostu poczuli atmosferę, poczuli tą adrenalinę, jaka jest presja na sędzi, bo na sędziów, na sędziach, jaka jest presja. Oni się mieli szkolić tymi meczami, ale jak się okazało, no nie byli wystawiani ludzie, którzy byli materiałem na następnych sędziów, tylko byli jakby po koleżeńsku wystawiani. I do czego dążę, że marnujemy potencjał byłych zawodników, którzy grali powiedzmy w juniorach, w seniorach, być może nie w plus lidze, a w pierwszej lidze, w drugiej lidze. I myślę, że z takich ludzi byśmy mieli też dobrych sędziów. Ale dlaczego oni nie są sędziami? Powiedział mi to kolega, z którym grałem w juniorach, że w wieku 32 lat on musi już przejść egzamin do szczebla centralnego w wieku 32 lat. Ale jak dobrze Paweł wiesz, w wieku 32 lat jeszcze się gra. No jasne. To tylko naprawdę ktoś, kto ma ciężką kontuzję, albo wyskoczył wcześniej, tak. Złapał dobrą pracę, tak jest. No to musi się zapisać, czyli nawet jak grasz, to musisz się zapisać na te kursy wcześniej, żeby wejść na szczebel centralny w wieku 32 lat. Nawet jak jesteś super zawodnikiem i skończysz w wieku, nie wiem, 32, to już nie może być. To będziesz zawsze sędziował tylko lokalnie. Już nigdy nie wyjdziesz z Polski, nigdy ze swojego województwa. Nigdy nie posędziujesz plus lidze, nigdy nie posędziujesz w Toruń. Trzeba wcześniej ja myślę, że w Polsce można by było zrobić takie widełki dla tych zawodników. Albo ich wcześniej wysyłać na takie kursy, albo... Bo nie wszyscy będą wybitni, nie będą wszyscy grali w kadrze. Może ktoś złapie bakcyla i powie w wieku 28 lat, ja chcę być sędzią, czuję, że będę w tym dobry. Bo na pewno taką presję były zawodnik wytrzyma bardziej niż ktoś, kto nie grał. Tak. Zatem wie, na co zwracać uwagę. Wie, kiedy odpuścić, wie, kiedy przycisnąć. No bo tak samo był po drugiej stronie. I myślę, że tutaj a propos sędziów jest, jest jakby troszeczkę zaprzepuszczony ten potencjał. Ja bym poszedł w tą stronę, że być może wychowamy tych sędziów za 10 lat, za 15 lat, ale kilku z nich to będą byli zawodnicy, kilka z nich może były zawodniczki. Też nie jest powiedziane, że kobiety muszą źle sędziować, także... Nie, no mamy parę wybitnych panów. Mamy, także mówię, no... Nawet nasza Agnieszka Michlis, ona kiedyś grała w siatkówkę i od razu widać, że jednak to jest... Czuję to, tak? Miała wzloty i upadki, ale generalnie po latach doświadczeń myślę, że jest dobrą sędziną. Ale wiesz co, mnie zaintrygowało to, co powiedziałeś też a propos treningów dla sędziów, bo padły kiedyś z twoich ust takie słowa. Jak ty sobie to wyobrażałeś? No bo mówiłeś, że zawodnicy trenują, to czemu nie mieliby trenować i sędziowie? Ja sobie to wyobrażałem tak, że mi się wydaje, że w tej przerwie, która jest od kwietnia do października, każdy sędzia, który sędziuje, czy to w pierwszej, drugiej, trzeciej lidze, powinien sobie chodzić na treningi, na takie gry kontrolne i tam
sędziować u siebie lokalnie nawet, żeby cały czas być w tym. Bo pierwsze kolejki, jak pokazuje nam liga, no to do najwyższych lotów nie należą. Mhm. Być może ci sędziowie, którzy sędziowali, są międzynarodowymi, sędziowali w lato, troszeczkę bardziej są oswojeni, ale mi się wydaje, że ten rozwrat 6- czy 5-miesięczny od sędziowania, no to jest troszeczkę za dużo. Robi swoje. No tak jak i zawodnik trenuje. No, zawodnik 5 miesięcy nie potrenuje, to też nie zagra. To mi się wydaje, że też sędzia. Oczywiście oni tam chodzą na takie tam swoje, ale tak naprawdę tak się tłumaczą, że chodzą, ale tak naprawdę w lato się nic nie dzieje w Polsce. No poza prezero, które jest. Tam no ale regularnie. Kończymy juniora nie wiem, w maju. Młodzieżówki tak, kończą wcześniej. I dopiero zaczynamy tak samo we wrześniu. Także tutaj jest. Myślałem o takich treningach, nie, że pójdą i będą o sobie tutaj pokazujemy. Tak? To zapytam przewrotnie, bo dotknąłeś jednego systemu i drugiego, challenge'u i bez challenge'u. Uważasz, że challenge trochę uspokoił te wszystkie emocje? No na pewno, na pewno. Jest to wynalazek, który wszedł w odpowiednim czasie. Myślę, że troszeczkę też rozleniwił sędziów. Bo nie ma już na nich takiej presji i wydawałoby się, że powinni mniej popełniać błędów, a jednak tych błędów troszeczkę jest. No być może zdają się na challenge totalnie i są, bo są, tak. No na pewno, super wynalazek, coraz bardziej udoskonalany, praktycznie już się nie da oszukać challenge. Na początku były do tego możliwości. Tak, luki, bardziej luki. Bardziej było to, że można było challenge'ować to, a tego nie. I to ja też wykorzystywałem kilkakrotnie. Także teraz tak naprawdę sędzia może wziąć na siebie, jeżeli nie na siebie, mają drużyny. Także no bez tego jest ciężko, jest ciężko. A Paweł, a który sędzia tobie najbardziej zalazł za skórę? Miał na pewno jakiegoś swojego ulubieńca. Miałem, tak. Pamiętam, tak, jest teraz członkiem zarządu PZPS-u Andrzej Lemek, możemy z nazwiska powiedzieć. Byłem wtedy w super formie po Mistrzostwach Świata w Japonii w 2006 roku. Liga zaczynała się późno i bodajże to był jeden z pierwszych meczów. Graliśmy chyba z Częstochową u siebie na Uranii i wystawiłem taką piłkę, którą się wystawia powiedzmy raz na karierę, może raz na 10 lat. Czyli wystawiłem nie wiem, z 9 metra, obrócony byłem do lewego, wystawiłem na prawe, bez bloku, oczywiście tam porozbijane głowy na bloku. I sędzia z uśmiechem na twarzy gwiznął mi podwójną. Idąc do niego przez te 9 metrów, to już całą rodzinę mu chrzciłem. Także. To myślę, że taka piłka była, która dość mocno. A tak to się zdarzało, wiadomo, że to ludzie i też popełniają błędy, no ale kilkakrotnie wypaczyli mi wynik, zwłaszcza grając, jak byłem jeszcze w Olsztynie, no to różnie to z tym bywało. Wyjaśniłeś z nim po latach tę sytuację? Tak, no wiadomo, że to już wyjaśniłem już wtedy po meczu, także no. No są różne typy sędziów. Sędzia, który podchodzisz, nie ma w ogóle rozmowy. Sędzia, który się uśmiechnie, poklepie, to już wie, że zaraz odda. Także sędzia, który powie, dobrze, popełniłem błąd, za szybko gwiznąłem. No różne typy sędziów są, tak? I najlepiej się spracowało z tymi, którzy wiedzą, że popełnili błąd, podchodziło, wyjaśnili. Najgorzej było, że jak popełnił błąd, jeszcze cię wykartkował. I jeszcze zaraz popełnił następny błąd, tak? Także różne typy są, każdy człowiek jest inny, także no wiadomo, że jak byłem troszeczkę młodszy, no to reagowałem bardzo impulsywnie. Nie, no ty generalnie byłeś oazą spokoju, ale rzeczywiście jak już się nakręciłeś, to już ciężko było, trzeba było uciekać. No, ja pamiętam taką sytuację, że grając z Pawłem, Paweł doskonale wiedział, kiedy popełnił błąd, czyli na przykład jeżeli wystawił źle piłkę, co mu się rzadko zdarzało, to spojrzał na ciebie i ty wiedziałeś, że zaraz dostaniesz dobrą piłkę do poprawki, zaraz że zaraz sobie skończysz na pojedynczym albo z lecącym blokiem, więc będzie wszystko ok. Wiem, że nie lubił i chodziło o tym legendy, jak ktoś ostentacyjnie machał przed kibicami na hali rękami na zasadzie, co ty wystawiasz, co to za piłka i w ogóle. I słyszałem kiedyś taką legendę, zresztą chyba nawet potwierdzoną. Nie pamiętam, kto był zawodnikiem, że właśnie zdarzyła się taka sytuacja, więc
Paweł, delikatnie chcąc pokazać, kto jest panem sytuacji na boisku, wystawił mu trzy, mówiąc kolokwialnie, paszkwile, takie buraki na te skrzydło. Nie skończył oczywiście zawodnik tych piłek, więc Paweł odwrócił się do trenera i zasygnalizował zmianę. Taka sytuacja na pewno miała miejsce. Więc nie znosił sprzeciwu, ale powiem szczerze, że... Mogło się takiego zdarzyć, tak, ale nie używałem tego zbyt często, bo to działa w obie strony. Znaczy, generalnie nie musiałem tego robić. No. Wiadomo, że jest to irytujące zachowanie, jak ktoś ci przychodzi i co piłkę mówi wyżej, niżej, dalej, bliżej. Tak się zdarzało w moich latach młodzieńczych, jak byłem w Radomiu. Właśnie chciałem nawiązać do szkoły radomskiej twardej. I myślę, że tam to się jednak wykształcił ten charakter, bo pierwszy rok to gehenna, to z każdej strony leciały takie bluzgi, no bo miałem lat 18. 17 nawet chyba. No niespełna 18, tak, niespełna 18. Poszedłem do czwartej klasy liceum, dookoła trzech wyjadaczy, dwóch jeszcze młodszych ode mnie, bo był jeszcze Pietralski ze Stańcem, którzy mieli jeszcze rok mniej. Maroszek Grubelny. Tak, Maroszek Grubelny, Słomka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wiarusów. Bardzo dobrzy zawodnicy, ale też można powiedzieć, że na boisku zajadli, o każdą piłkę walczyli. Walczyli przede wszystkim o premię. Zajadle. Mieli rodziny, mieli dzieci. Ja byłem w klasie maturalnej. I tak naprawdę tam się jakby ten mój charakter uformował. Dwa lata ostrej walki, nie dość, że z przeciwnikiem, to jeszcze z własnymi kolegami. Ale myślę, że nie żałuję, warto było, bo później idąc jako 20-latek czy 19-latek do Szczecina, gdzie byłem najmłodszy na boisku, to już tak naprawdę troszeczkę przejąłem od starszych kolegów inicjatywę i tak naprawdę już nie miałem problemu z podporządkowaniem sobie drużyny, czy też nikt mi już na głowę nie wchodził. O, tak. Robert Prygiel był wtedy w Radomiu? Nie, Robert wtedy uciekł do Częstochowy. Aha, bo opowiadał mi taką anegdotę, zresztą pozdrawiam mojego prezesa, ale że jak miałeś te 17-18 lat i było na zasadzie, młody, ty nie kombinuj, ty postaw wysoką piłkę na lewy i nie graj nic więcej, no, więc... To przychodził Darek Grobelny, dawaj do mnie. Odwracał się, przychodził Artur Morzek, nie dawaj do niego, dawaj do mnie. No i takie wycieczki przystały. Komu ty wystawiasz? O. Tak. No ale można powiedzieć, pamiętam, że jeden mecz miałem taki, bo ja tam też nie miałem zmiennika przez większą część sezonu pierwszego, bo tam... Andrzej Skorupa miał wypadek. Andrzej miał wypadek, później przyjechał drugi rozgrywający, który też miał wypadek, także tam same nieszczęścia i tak naprawdę byłem sam przez całą ligę i pamiętam mecz w Nysie, na starej hali jeszcze w Nysie. W dużym pokoju. W dużym pokoju. Graliśmy z ekipą Frankiewicz, Wójcik, Bułkowski i leją nas niemiłosiernie. Obity byłem milion razy przez Wójcika, przez Frankiewicza. Co wystawa, to gorzej. I mówię, nie no, pójdę, to powiem, że mnie zdjął, no bo jak, no nie można tak wystawiać, no co wystawa, to albo metr w lewo, metr w prawo, za nisko, za wąsko. Byłem tak zestresowany, że kocioł Nyski to przeżyłem na własnym garbie. Ale mówię, nie no, wytrzymam, no idę do Jacka. Jacku, Skrok był naszym trenerem. Jacek, a może tak byś mnie na chwileczkę chociaż taką odsapnął, tak, nie no, guma założ, no nie ma kogo, chyba że sam wejdę. A nie, dobra, to ja już zostanę na tym wojsku. I tak jakoś ten mecz dociągnąłem i można powiedzieć, że no już po tym czasie, po czymś troszeczkę się uspokoiło. Oczywiście nam wrąbali, tam mecz był 50 minut z kąpielą. Na drugi dzień troszeczkę żeśmy się bardziej postawili, ale właśnie takie mecze hartują i myślę, że każdy powinien coś takiego przeżyć, że nie idzie, a mimo wszystko grasz i musisz jakoś wybrnąć z tego, no bo teraz to tylko się patrzysz na trenera, kiedy mnie zdejmie. Ale nie no, czasami trzeba się przełamać i nawet jak jednego seta nie idzie nic totalnie, no to zapomnieć i grać następnego. Jeszcze mam takie pytanie do ciebie, bo twój tata kiedyś otwarcie powiedział, że... Zresztą wielokrotnie tą anegdotę żeśmy słyszeli, że chce wychować mistrza świata, jednego z najlepszych rozgrywających... Choć ja czytałem, że było bez presji. Globu, sam bez presji. Nie, i... on mi tego nie mówił nigdy. Także. Ale udało się, no bo byłeś jakby topem przez całą swoją karierę. Tylko powiedz, w którym momencie tak naprawdę uwierzyłeś, że możesz być tym topowym zawodnikiem? Czy właśnie takie mecze, o których teraz wspomniałeś, stwierdziły, że
naprawdę mogę, skoro przeżyłem taką gehennę w wieku 17 lat i będę odporny psychicznie, grać o najwyższe cele, bo zastanawiam się, w 2003 roku, 2000 wyjechałeś do Włoch, czyli wtedy do aktualnie najlepszej ligi świata, do Padwy. Szkoła życia? Czy to właśnie wtedy się stało? Nie, myślę, że to jest tak jakby drugi etap mojej kariery. Tam oczywiście nauka, cały tydzień przygotowanie do meczu, mecz to święto, tak jakby takie NBA, bo tam grali wtedy wszyscy najlepsi na świecie. Tam nie było praktycznie jakiegoś słabego zawodnika. Ja byłem najmłodszym rozgrywającym w wieku 23 lat. Grałem 3 lata, udało mi się tam utrzymać 3 lata i tak naprawdę no, myślę, że to zaprocentowało kilka lat później, ale myślę, że drugi etap kariery, jak przed Raul Lozano, pokazał, że można pracować troszeczkę inaczej, że nie muszę robić wszystkiego tak jak inni zawodnicy, żeby im dorównać, mogę robić swoją działkę tylko. Wcześniej to bywało różnie, byliśmy traktowani, wrzucani do jednego worka i tak naprawdę wszyscy robili wszystko. On troszeczkę to posegregował, rozdzielił rolę na boisku, poza boiskiem i tak naprawdę połączyliśmy też nasze roczniki, te 77, 8, 6 z 82, 3. Trzecim, też mistrzowie świata. I to wypaliło, ale tak naprawdę od wtedy. Złamana ręka, myślę, że powrót po złamanym ręku, troszeczkę inna rehabilitacja. Wzmocniłem wtedy dłonie, tutaj przedramienie, także myślę, że wtedy poszło. Ale generalnie suchą stopą przeszedłeś, jeżeli chodzi o takie cięższe kontuzje, poza tą ręką. Nie miałem operacji, tak? To można powiedzieć, że przeszedłem suchą stopą, tylko liczba, nie wiem, defektów plecaka, jak to mówili moi koledzy, to było bardzo dużo. No, borykałem się z plecami w młodości, górny odcinek, później im starszy byłem, to w dół te bóle schodziły. Nie, no z plecami miałem dużo, że tak powiem, nieprzyjemności, ale no obeszło się bez operacji, tak, z tego jestem szczęśliwy, ale no dużo popuszczałem, także to nie jest tak, że suchą stopą. No, myślę, że Wojtek Grzyb to może powiedzieć, że przecież suchą stopą. Grał 20 lat i dwa razy nogę skręcił. W innej lidze, chodził fizycznej generalnie. Pawle, to teraz czas na niespodziankę. Zmienimy trochę, to znaczy pozostaniemy wciąż przy Pawle Zagumnym, ale połączymy się z jeszcze innym Pawłem. Paweł Wojcki jest z nami na linii. Halo, halo. Słyszymy się dobrze? Bardzo dobrze. Cześć, Paweł, cześć, witamy cię, dwóch Pawłów i Ola. Paweł, ja zacznę od takiego pytania, że gdybyś mógł jedną cechę wziąć, cechę, może jakąś umiejętność od Pawła Zagumnego, to co by to było? Na pewno ten umysł analityczny i takie podejście specyficzne do prowadzenia gry. I mi tego brakuje ciągle. Uczę się tego. Pawciu, korepetycję mogę ci. Nie tylko w Londynie. Przyjadę na Podprownie. Nie, ale śmialiśmy się właśnie z Pawłem, jak zagospodarować Pawła Zagumnego, w jakiej roli, czy on by się dalej widział w roli, jakby to nazwać, działacza, czy w PLS-ie, czy w PZPS-ie, ale moim zdaniem no, fajnie byłoby takiego człowieka w jakiś sposób zagospodarować, no bo jednak był topowym rozgrywającym, więc mówię, dlaczego nie korepetycje właśnie dla rozgrywających. Albo jakiś ogródek przekopać u kogoś, czy nie? Nie takie zagospodarowanie. Nie, już wiesz, swój, ze swoim walczę, także spokojnie. Na pewno. Myślę, że wielu siatkarzy mogłoby się nauczyć, ale to by musieli obcować. Musieliby z Pawłem obcować, posłuchać go trochę o tym, jak mówi o siatkówce i wtedy można wyciągać jakieś wnioski. Ja miałem kilka razy okazję posłuchać i kilku uwag i na pewno mi dużo pomogły w życiu. A powiedz, Paweł, ty zaczynając swoją karierę, wzorowałeś się na Pawle? On był jakimś wzorem dla ciebie, takim po prostu, nie wiem, idolem, bo każdy miał z nas jakiegoś idola. Nawet Paweł ostatnio, jak się łączyliśmy, wspomniał o tym, że wzorował się na Nikoli Grbiczu i na paru jeszcze innych zawodnikach topowych wtedy
na tej pozycji. Natomiast no, jak było u ciebie, powiedz mi, z tą sprawą? Wiesz co, myślę, że, wiecie co, myślę, że tak Guma trochę skromnie mówi, że się wzorował na kimkolwiek. Myślę, że większość ludzi na świecie się wzorowała na nim, bo to wystawiać tak, jak wielu siatkarzy rozgrywających wystawiało, mógł każdy trener nauczyć tego, co robił Guma. Nie można było nauczyć. To jest plot wielu czynników, doświadczenie, umiejętności, spryt, inteligencja i można by tego dużo wymieniać. I tego się nie da nauczyć. Można posłuchać czasami gdzieś tą jakąś rąbka tajemnicy tej analizy, spojrzenia na przeciwnika i jak prowadzić przeciwko niemu grę. To trzeba by od Pawła usłyszeć osobiście. Ja mogę tylko powiedzieć, czy się wzorowałem. Miałem okazję zaczynać swoją seniorską siatkówkę pod okiem Lecha Zagumnego, także to była jedna z lepszych szkół i myślę, że to mi dało bardzo dużo. Także to było takie mój początek i myślę, że ze świetnym szkoleniowcem. Ale mogę ci powiedzieć, Paweł, że zapytałem się zresztą naszego wspólnego kumpla, można tak powiedzieć, Daniela Plińskiego w ostatnim czasie i zapytałem się go, wymień mi dwóch rozgrywających, których uważasz za topowych, z którym ci się grało najlepiej. I powiedział bez dwóch zdań, jednym tchem, Paweł Zagumny, Paweł Wojcki. Więc mówię, nie jest to jakiś też przypadek, że się łączymy, ale tak było i tak powiedział, że to wy jako wy jesteście dla niego zawodnikami, a też wiadomo, że z niejednego pieca siatkarskiego chleb jadł, więc powiedział, że bez dwóch zdań grało mu się najlepiej z wami. Także dziękuję. Pawciu, zarobi. Nie, ja mogę to skrócić. Cukry niskie. Ja mogę skomentować to tak, więc Paweł mógłby powiedzieć, no chyba. Ja mogę powiedzieć, że jest mi bardzo przyjemny. Z Danielem, jak dobrze wiadomo, przyjaźnimy się, także pewnie troszkę kurtuazji też w tym u niego było, ale dziękuję bardzo. A jeżeli możemy, bo ty miałeś być okazję z Pawłem razem w drużynie reprezentacyjnej i w ogóle. W pokoju był Pawcio. Przeżyłeś Gehennę tak jak ja, rozumiem. Ale powiesz jedną, czy jakąś anegdotę taką fajną, jakąś pamiętasz właśnie tutaj na temat Pawła? Nie wiem, czy mogę zdradzać. Możesz. Pawciu. Mogę zdradzać. Stopery i okulary takie. To oni już to wszystko sprzedali, słuchaj. Naprawdę? Ja byłem tak samo. Sprzedali wszystko. Musisz wymyślić coś innego. Dawaj jakąś inną. Nie, to nie mogę. To wiecie, muszę też takie jakieś normalne. Nie ma co. Nie. Ale kto powiedział, że muszą być normalne? Krótko byliśmy. Dokleimy czerwony kwadracik. Spokojnie. W rogu. Myślę, że mistrz ciętej riposty to jest najlepsze określenie Pawła Zagumnego. Tak w moim mniemaniu. Jak coś dobrze skomentować celnie, trafnie jeszcze z pieprzem, to do niego. Czyli co, strach się bać? Jeszcze w programie nie, chyba nie było dzisiaj u nas. Jeszcze nas nie zripostowałeś ostro. Nie, nie. No na razie jesteśmy grzeczni, że próbujemy dotknąć jakichś innych tematów. Druga część programu. To też trzeba zasłużyć na taką ripostę. To nie jest tak, że to... Że tak hop siup. Paweł Wojcki był z nami. Paweł, bardzo ci dziękujemy. Dzięki. Hej, hej. Bardzo było miło was zobaczyć. Do usłyszenia. Trzymaj się. Hej, hej. Do usłyszenia. Paweł, no właśnie, jeżeli chodzi o twój charakter, no to tak jawisz się jako... charakterny, twardy charakter, silna osobowość. Przed programem zahaczyłam cię też o kwestie takie mentalne i psychologiczne, trochę w odniesieniu do ostatnich wydarzeń i Igi Świątek. Wiem, że tenisa być może tak bardzo nie śledzisz, ale ja trochę chciałabym porozmawiać o tym, co się dzieje już poza boiskiem, poza parkietem, poza kortem. Iga Świątek, młoda zawodniczka, która rozpłakuje się tuż przed ostatnią piłką, takie dosyć mocne wahania jakieś emocjonalne. Jaki jest twój stosunek do psychologów sportowych, właśnie do takich kwestii mentalnych? Człowieka twardego, bo nie wiem, czy kiedykolwiek łzę uroniłeś? No, zdarzało się. Raz. Raz. Chyba na filmie jakimś. Nie, to z tą ręką chyba była historia, czy to nie? To nie. Jeszcze inne. To zdarzyło się to chyba w 2005 roku, jak zabrał nas po przegranym meczu o brązowy medal Witek Roman na dekorację medalistów. I tak naprawdę wtedy chyba się rozkleiłem, nie wytrzymałem. Tak to generalnie nie płakałem po porażkach. 2005? Piątym na finale Ligi Światowej. Belgrad. W Belgradzie, tak.
Przegraliśmy 3-2. Najpierw Serbowie półfinał, pamiętam. Z Serbami przegraliśmy 3-2 i z Kubą 3-2. Także tam zagraliśmy chyba 3 tiebreaki w ciągu 3 dni i nie zdobyliśmy tego medalu. Ale wracając do psychologii, myślę, że jeżeli komuś jest potrzeba, czuje taką potrzebę, no to dlaczego nie? No, Iga jest bardzo młodą zawodniczką, już dużo osiągnęła. Być może ma jakiś delikatny kryzys, być może widziała siebie jako zwycięzczynię tego turnieju i nie wytrzymała tej presji. No, tak naprawdę nie wiadomo, co siedzi każdemu w głowie. I jeżeli, no na pewno jest to niepokojący symptom, jeżeli zawodniczka przed skończonym meczem pokazuje aż takie emocje. Po meczu wiadomo, że wszystko jest dozwolone, ale w trakcie no to myślę, że jest to do zastanowienia i do pracy. Ja chyba też skorzystałem podczas Mundialu w 2014. Kuba Bączek był z nami i też pomógł kilku chłopakom podczas tego turnieju. Ja też byłem u niego na takim krótkiej pogadance i uważam, tylko że on się chyba nie mianuje jako, nie nazywa psychologiem, bardziej jakimś coachem, tak. Mentalnym. Jednemu pomaga to, innemu pomaga to. Pamiętam epizod za Raula Lozano, gdzie też mieliśmy kontakt z psychologiem i nieopatrznie poszliśmy na terapię grupową. I skończyło się to źle dla psychologa. Okej, okay. Tak. A co się wydarzyło? No to taki był troszeczkę niewypał, no bo wrzuceni do jednego wora igła, winiar i spółka wzięli w obroty, akurat to była pani, więc nie wytrzymała napięcia, także... Być może indywidualnie, gdzieś tam był nacisk, że powinniśmy jednak z psychologiem, bo nie możemy nic wygrać. Raul powiedział, no dobrze, no to podzielił nas na dwie grupy. Tam dwie grupy po 8 czy po 10 i jest jedna grupa. Nie wiem, czy do psychologa pani psycholog nie pojechała po. No, stradaliście mi popalić. Ja byłem w tej drugiej grupie, tej spokojniejszej, także, ale jak mówię, no jak już winiara i igłę do jednego wora wsadzili, to tam nie mogło pójść dobrze. No. Nie, no terapie grupowe nie. Dla sportów drużynowych raczej spotkania indywidualne, no bo wtedy można coś z tego wyciągnąć. Ja tak mówię, no ale być może są trenerzy, którzy stosują i grupowe, ale myślę, że tu nikt się nie otworzy, mimo że ma koło siebie kumpli i zawodników z drużyny, no to raczej nie powie o swoich słabościach, no bo tu jesteś teraz kolegą, udajecie przed sobą za trzy miesiące już jesteś po drugiej stronie siatki, także to nie będzie działało. Oczywiście, no, część zawodników, między innymi ja taki byłem, że na boisku starałem się nie pokazywać emocji, ani tych negatywnych, ani tych pozytywnych, dlatego uważano mnie za gbura, że się nigdy nie uśmiecham. No, starałem się zachować maskę, czy było dobrze, czy było źle, z tego względu, żeby przeciwnik nie wiedział, czy ja się w tym momencie denerwuję, czy nie denerwuję, tak? Czy straciłem głowę, czy nie straciłem głowy. Także część rozgrywający na tym polega, nastawienie ucha, co gadają blokujący, co mówi do nich trener. I też koncentracja, nie dość, że na swojej drużynie, bo musisz wypatrzeć tego zawodnika w danym momencie, który wiesz, że ma największe prawdopodobieństwo skończenia piłki, a jeszcze musisz do tego pokazać blokującemu z drugiej strony, że wystawiasz gdzie indziej. I to jest taka troszeczkę łamigłówka, którą trzeba dość szybko rozwiązywać, no bo ta piłka nie jest cały czas przyjęta w jedno miejsce, w różne miejsca jest przyjęta i trzeba podejmować szybko decyzje, także no myślę, że za dużo, okazywanie za dużo emocji podczas meczu nie jest akurat dobre na tej pozycji. Także tu trzeba się skupić na sobie i na drużynie przeciwnej. Ja bym chciał się zapytać, bo i Paweł o tym wspomniał, ja sam to przeżyłem z tobą, będąc w jednej drużynie, ale ten analityczny umysł, który miałeś, to było, Ola, coś zadziwiającego, bo podczas meczu, gdzie emocje, gdzie wynik na styku, gdzie przeciwnik po drugiej stronie, Paweł potrafił dokonać tak szybkiej analizy, co w której rotacji, w którym ustawieniu przeciwnik zagra, albo jak procentowo się rozkłada atak. Dokładna kalkulacja, poszczególnych, w ogóle tak, dokładnie. Jakby normalnie ktoś wyciągnął kalkulator albo komputerek malutki, pach i by to zrobił. Ty się tego nauczyłeś, czy ty po prostu uważasz, że to jest taki dar, którzy mają niektórzy zawodnicy? Myślę, że ciężko się tego nauczyć, ale też najważniejszą rzeczą było dojść do takiego poziomu, żeby móc wystawić piłkę w każde miejsce, z każdego punktu. Bo jeżeli tego nie potrafisz zrobić na boisku, jak jesteś pod siatką, no to nie będziesz mógł tak wystawiać. Także mi się to udawało, oczywiście nie zawsze,
ale byłem w stanie wystawić powiedzmy z każdej pozycji na każdą pozycję, no, powiedzmy w tych 3 metrach, czyli potrafiłem krótką rzucić i dać do tyłu. Ale jeżeli sam już się blokujesz fizycznie i nie jesteś w stanie wystawić jakiejś piłki, bo coś, no to cała ta łamigłówka idzie w gruzy, no bo co z tego, że pomyślisz, a teraz powinienem dać krótką, ale nie umiem grać tej krótkiej, tak? Albo... No, ty nie miałeś problemu akurat w żadną strefę z wystawianiem. Nawet rozmawiałem z paroma chłopakami i wcześniej, i teraz przed programem, to zawsze każdy środkowy powiedział mi jedno. Przeciwko gumie... Te wszystkie papierki, które mieliśmy przygotowane przed meczem, można było po 5 minutach akcji wsadzić i zawsze musieliśmy wiązać mocniej buty albo stabilizatory mocniej wiązać, bo kostki pokręcone i, tak jak mówiłeś, głowy porozbijane. Więc że szybko reagowałeś na to, jak widziałeś, że przeciwnik przygotował się na ciebie pod względem taktycznym, po prostu... Tak naprawdę już... Myślę, że od pewnego momentu ja też zacząłem brać te statystyki, które mieli moi przeciwnicy. Zostawiali czasami na sali też. Oh, zdarzały się podobno. Ale na trochu nie wymyślisz, skoro masz mecz, poprosisz swojego statystyka, żeby ci zrobił, co będą mieli oni. Wiadomo, założeń nie masz, ale jak masz procenty, no to pewnie będą szli wedle tych procentów, tak? Tak sobie... kalkulowałem. No i jak sobie pamiętam, że na przykład, nie wiem, w drugim ustawieniu mam 50 piłek, wystawiałem tu. No to sobie pomyślałem, no dobra, to sprawdzimy, czy oni czytali te same kartki. Wystawiałem gdzie indziej, ale opcja poszła tam, aha, mówię, no dobra, to oni są na tych kartkach. I już później wiedziałem. Cały Paweł zagubny. Ale widzisz, Paweł, to mnie zastanawia. Analityczny umysł, a jednak magistra robiłeś z historii. Czy to chodziło właśnie tutaj bardziej o jakieś wojenne tutaj analizy? Czysty przypadek, że historia, studia były stosunki międzynarodowe, a jednak nie było magisterki. Tam był tylko licencjat i nie mogłem dokończyć magisterki, także tutaj było tak jakby uzupełniające historią. Rozumiem. To przydało ci się do czegoś w życiu? MGR? Tak. No. Jakby nie patrzeć, więc na pewno się przydało. No, przydały się do... Myślę, że tak, no, dobrze mieć papier. Po drugie, no, pochodziłem na uczelnię, poznałem ludzi, zobaczyłem, z czym to się je. Nie jestem taki, że... Kupiłem dyplom i mówię, jestem magistrem. Nie, chodziłem normalnie na wykłady. Czasami to troszeczkę przeszkadzało też na treningach, ale pierwszy rok zacisnąłem zęby, bo tam najwięcej było tych zajęć i później jakoś już poszło. Ale widzisz, to pokazuje, jak ambitny jesteś i że da się połączyć wiele obowiązków, a gdzieś przeczytałam, że wmawiali mi, że jestem leniem. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej. To dlaczego ci wmawiali, że tym leniem jesteś? No tak było od zawsze. No, jak człowiek biegał, jak dublowali mnie na 100 metrów 2 razy, no to od razu ten mówił, że jestem leniem. No. Byłem bardzo wątły, bardzo chudy. Odbijałem tylko dobrze praktycznie od samego początku palcami, a reszta to była tragedia. Także więc jak szliśmy biegać w MDK-u, gdzie nam ten Zimnicki zrobił taką rundkę, zrobił nam rundkę taką 5 kilometrów, to jak już na sam dźwięk tych 5 kilometrów, to już mi się już płakać mi się chciało. Pobiegliśmy razem. Wróciliśmy, ja wróciłem powiedzmy, nie wiem, z 20 minut za grupą, tak? A drugi dzień mieliśmy z kolei zawody na tym samym odcinku. Startowaliśmy co 30 sekund, taki na dochodzenie. To mnie już po minucie już mnie Papkin minął, tak? Ale dobiegłem przed nim na metę, tak? Bo gdzieś tam zawłądziłem, tu skróciłem, tam skróciłem. I troszeczkę źle przekalkulowałem. Pamiętam, że wtedy było całe dochodzenie, bo skończyłem ten cały wyścig i miałem 20 chyba 2 minuty. I dobiegłem, mówię, kurde, nikogo nie ma, chyba to jest za wcześnie. I patrzę, Papkin biega, mówię, o kurczę, chyba coś jest nie tak. On przybiegł po mnie minutę, a minął mnie po minucie już, także on powinien 10 minut gdzieś dowalić. Dobrze, później... że nie było wideo weryfikacji. Nie, tam to... była, bo chodził trener, chodził po wszystkich domkach, zeznania spisywał. Musiałeś jeszcze raz powtarzać. Czy ktoś widział na trasie, a tam nikt mnie nie widział, a ja pierwszy, także no było wesoło. Także... Ale wlepili ci jakąś karę? No wlepili, musieliśmy biegać na drugi dzień. Tak. Jeszcze raz. Tak. I już później... Byłeś zadowolony. Byłem, nie, dobiegam, ale no, trochę czas inny, także... No, cienko z tym bieganiem. Ja bym się chciał zapytać, bo tak sam powiedziałeś, że ostatnio nawet jak się łączyliśmy, że spokojnie jeszcze bym dał radę w plus lidze, jakby nie trzeba było trenować i robić tych wszystkich mozolnych ćwiczeń,
bo talent, technika, tego się nie zapomina. Na krótkim dystansie. Tak, na krótkim dystansie oczywiście, ale jakbyś miał tak dzisiaj zrobić na szybką analizę, u którego trenera było najciężej, to rzeczywiście te legendy, które były już jakby krążyły po Polsce od wielu, wielu lat, czyli Irek Mazur i te pokolenie takie właśnie rocznika 7-7, co przeżyliście, żeby zdobyć te Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata. Czy rzeczywiście może jednak Raul Lozano, bo też zamknął was w spale od kwietnia do tych Mistrzostw Świata w Japonii i też wykonaliście tytaniczną pracę, to... Myślę, że i tu masz rację, i tu masz rację, tylko że troszeczkę to była inna skala zmęczenia i inna skala zmęczenia psychicznego też, bo jednak u trenera Mazura ćwiczyliśmy 4 razy dziennie, a generalnie 3 razy dziennie. Było to 9-10 godzin, to było bardzo dużo i tak naprawdę nikt nam nie tłumaczył nic, no tak ma być i już, no, i trenuj. Czyli ślepo, bo z racji tego, że nie mieliście doświadczenia, po prostu już myśleliście, że tak trzeba. Jechaliśmy tak na obóz i stwierdziliśmy, że 2 tygodnie wytrzymamy. No. Aha, i później okay. Każdy się rozjeżdżał do klubów i no wiadomo, że natrenowaliśmy jak na pół roku w klubie za każdym razem. Kto sobie nic nie zrobił, no to robił postępy bardzo duże, tak? Po naszej grupie było widać, że była to grupa i technicznie dobra, i w miarę sprawna, i w miarę silna, także wszystko wszyscy potrafili, tak? Bo ten rocznik 77, 78, no to jednak zawodnicy bardzo dobrzy technicznie, tak? Zaczynając od Dawida Murka, Paweł Papkę, Piotr Gruszka. Także Świder. No, tylko Świder najmniej trenował z nami, bo Świder dołączył bodajże 2 lata po nas. Świder nie miał jakby dobrej karty u trenera Mazura i on dołączył najpóźniej, można powiedzieć. Ale swoje nagrał i na Mistrzostwach Europy, i na Mistrzostwach Świata. Także z kolei u Raula Lozano ten trening już był taki sfokusowany, podzielony. Tam już po wielu latach, powiedzmy, błądzenia pokazał, jak to trzeba robić, co trzeba robić i robić z głową. I tak naprawdę wiemy, żeśmy zaufali. I chyba właśnie chciałem się o to zapytać. Zaufaliście wszyscy, mu od razu? Wszyscy, tak. Myślę, że tak. Wszyscy na tym dobrze wyszli. Także, bo i coś tam się udało z Rosją gdzieś tam pograć, powalczyć. I w tej lidze narodów. Wtedy Lidze Światowej żeśmy doszli do finału. 2 razy blisko byliście. No w 6 nie byliśmy w finale, w 5 byliśmy w finale, w 7 byliśmy w finale, też 4 miejsce, ale no tam powiedzmy... Zaczęliście gonić czołówkę. Byliśmy tam, drapaliśmy te medale, już było bardzo, bardzo blisko. Gdyby nie jakieś tam przypadki zdrowotne, to może byśmy co roku coś tam dziubali. Tak naprawdę też w Pekinie też dosłownie o paznokieć otarliśmy o tą czwórkę. Także... No właśnie chciałem się o to zapytać, w zasadzie takie 2 pytania, pierwsze... O tym wspomniałeś, o Pekinie. 96, 2004, 2008, 2012. Przeżyłeś 4 olimpiady. Nie dało się rady dobić do 5, do 2016. Jak zakończyłeś karierę? No jeszcze nie zakończyłem. Zakończyłem powiedzmy rok później, tak? Ale już chyba... 14 to był taki sygnał od mojego organizmu, że jednak, żeby gonić tą czołówkę tych najlepszych w Polsce, no to jest ciężko. Powiedzmy, granie w lidze to jeszcze przeszło, tam jeszcze potrafiłem się zmobilizować i grać, ale jednak granie w reprezentacji, no to jednak trzeba dobrze trenować, być zdrowym, no trzeba doskakiwać do tego bloku tam wysoko, już biją pół metra wyżej niektórzy, także... A to była świadoma twoja decyzja? Tak, no namawiał mnie bardzo mocno Stefan Antiga, wierzył, że mogę nawet na tej rezerwie tam pojeść, nawet na pół seta mi jesteś potrzebny w odpowiednim momencie, tak. Ale ja już fizycznie nie dawałem rady, poza tym rozjeżdżaliśmy się trochę chyba generacjami z tymi chłopakami, którzy tam pojechali, przecież jednak różnica tych 15 lat, 12, 13, no to już a trzeba spędzić ze sobą parę miesięcy ładnych, więc... Ale generalnie to nie byłem w stanie już dać drużynie, czego oczekiwałem od siebie. No bo jednak dążyłem do tego, żeby nikt nie narzekał, nikt nie marudził, żeby nie chodził mi po kątach, nie, że ale on wystawia, ale go ten wziął. Chciałem tego uniknąć, a wiedziałem, że nie jestem w stanie być tak dobry, tak perfekcyjny, jakbym chciał być. Więc stąd decyzja, że jednak zrezygnowałem. No bo jednak PESEL. No właśnie, Paweł, zakończyłeś karierę i symbolicznie stery przejęła twoja córka Wiktoria.
dla kibiców siatkarskich. Stara się przejąć. Na razie. Ja wiem, że mówię o tym symbolicznym przejęciu sterów. Oczywiście teraz ona powoli będzie rozwijała swoją karierę. Dla kibiców siatkarskich bezapelacyjnie jesteś żywą legendą. A czy twoje dzieci przychodzą do ciebie po siatkarskie rady, czy nie? Nie. Na razie nie. Córka też się broni rękami i nogami. A tobie się wyrywają, czy nie? Nie, no oczywiście, jak oglądam jej jakieś zagrania, to... to ciśnie się nawyk, na usta. Nawyk i zboczenie zawodowe mówi, żeby podpowiedzieć. Aczkolwiek sport kobiecy, siatkówka kobieca jest całkiem inną dyscypliną. Tak samo też nie jestem w stanie jej pomóc aż na tyle, ile bym chciał póki co, bo też wiadomo, że ma pewne ograniczenia i fizyczne. U chłopaka to powiedzmy jest kwestia wyboru, a tam troszeczkę wybór wystawy determinuje fizyka. Nie są w stanie dziewczyny odpijać po 8 metrów w lewo, w prawo, także tam jest troszeczkę inna szkoła. Ja się na tej szkole nie znam, nie będę ukrywał, że się znam, więc być może z czasem będę jej pomagał, doradzał, ale w innych kwestiach. W wyborach bardziej. Bardziej w wyborach, bardziej może w zachowaniu i pozaboiskowym, i na boisku samym. Takiej ogólnej jakby bycia siatkarką, także chce to robić, lubi to robić, jest teraz w SMS-ie w Szczyrku. Też rozgrywająco. Też rozgrywająca. No, skazani więc... w tym domu chyba wszyscy. Tylko są syn nas... mówi, że cały czas się jeszcze waha, którą pozycję. Syn na razie jest atak, zagrywka z wyskoku, ale... Czyli łomot klasyczny. Łomot, ale piąta klasa, także spokojnie z tym łomotem. Dziadek mu już wmawia powoli, że nie będzie miał siły, że będzie tak jak tata, żeby się uczył wystawiać, ale on na razie da tak, no do ataku się wie. Fan, tak, no. Na razie się rwie do ataku, także ale zobaczymy, jak to będzie. No, najważniejsze, żeby nie stracił tylko chęci do chodzenia, no bo sam się zgłosił do mnie, że chce iść. Ja go tam nie cisnąłem na siatkówkę, chciał iść do metra, tam gdzie gra i Wiktoria. Poszedł do tego metra, chodzi na te treningi, zadowolony jeździ, zadowolony wraca. Tam. Czasami wspierasz. Wspieram, wożę, jak mogę, także. No widzisz, ale i znów tej siatkówki jest bardzo dużo, a przed wejściem tutaj na antenę rozmawialiśmy o tym, pytam się, Paweł, czemu nie trenerka? Czemu tak w tę stronę trenerską nie chcesz iść? I powiedziałeś, bo tego już będzie za dużo. No, mam też swoją akademię, której jestem, powiedzmy, trenerem. Mówią do mnie trenerzy moi podopieczni, także. A, czyli... ale to bardziej z tego względu, że ta góra piramidy jest dobrze zagospodarowana, a na dole, powiedzmy, w strefie amatorskiej, w strefie młodzieżowej, tam jest sporo do zrobienia i tam staram się zaszczepić w młodzieży jakby tą miłość i pasję do siatkówki. Wiesz, co powiedział mi, nie powiem ci kto, żebyś się nie obraził, ale też wybitny reprezentant Polski, który obcował z tobą przez wiele lat, powiedział mi tak, Kuma byłby super trenerem, naprawdę, tylko jest troszkę zaleniwy i niecierpliwy. Nie wiem, być może. No. W sensie nie leniwy na zasadzie, że tobie się nic nie chce robić, tylko ty postrzegałbyś przez swój pryzmat, wiesz o co mi chodzi, przyswajanie informacji, czyli powiedziałbyś raz, drugi, trzeci, czwarty, za piątym byś nie wytrzymał i wyrwał piąty sobie ostatnie włosy. Piąty to dużo. Nie dotrzymał. O to nie, mi chodzi. Ja mam to samo też na swoich zajęciach. Też się łapię na tym, że coś może być trudne do zrobienia. Tylko, że no, ja wiadomo, staram się hamować. Staram się tak nie robić. Oczywiście korci. Okej, jak ktoś próbuje i mu nie wychodzi, no to ja przymykam oko. Ale jak próbuje i źle robi, źle po prostu wykonuje, bo nie słucha, to wtedy, że tak powiem, zapalają mi się ogniki. Poziom irytacji rośnie. Może nie leniwy, tylko bardziej niecierpliwy, no to jest... No być może, no nie wiem, no ojciec był trenerem, mama trenerką, ja na razie stwierdziłem, że nie tędy droga, na pewno przy siatkówce w takiej czy innej roli, ale... A no właśnie, bo już wspomniałeś o swojej akademii, ale też chciałabym potwierdzić dalej, Paweł, jesteś w strukturach CEF-u? To się nie zmieniło? Tak, to jest akurat świeża sprawa, także z tego roku. Ale bo wiesz co, zmierzam trochę po części do tego i do klubowych mistrzostw świata, z których Zaksa zrezygnowała. I tutaj mam wrażenie, że te tarcia na linii CEF i FIVB są bardzo mocno widoczne, no bo ten kalendarz jest wręcz niemożliwy. Jakie jest twoje stanowisko? To dobra decyzja ze strony Zaksy? No właściwie chyba...
No na pewno. Jednak ze względu na zawodników i przemyślał to sam prezes, także. No myślę, że na pewno brał pod uwagę wszystko, także i formę drużyny, i to, że muszą zdrowie latać, zawodników. Zdrowie zawodników. COVID. I COVID, i wyjazd do Brazylii, tak. Później jakaś Rosja, chyba oni mają Ligę Mistrzów bodajże. W Nowosybirsku no grają trzy dni po zakończeniu. No ale właśnie gdzie w tym wszystkim jest logika tak naprawdę? No. No myślę, że to jest akurat gestia FVB. Ja jestem przy komisji zawodniczej i też jadę tak jakby w grudniu na jakiś taki pierwszy roczny zjazd i zobaczymy, co tam będzie się działo tak naprawdę. Ja chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Tylko bo jedno? Tak, akurat mam takie jedno, które mnie nurtuje. Dzisiaj, jakbyś miał tak określić, top na twojej pozycji to jest to Newty, Christensen, De Cecco, Bruno, Gianelli. To jest moim zdaniem taka piątka, która dzisiaj jest w topie topów światowych, już mówię, jeżeli chodzi o tą pozycję. Porównałbyś się jakoś dzisiaj, Paweł Zagubny, w tej siatkówce XXI wieku ze swoimi walorami dałby radę rywalizować z takimi tuzami na swojej pozycji? Myślę, że jako rozgrywający to bym dał radę, bo ja nie potrzebowałem skakać metr do góry i mieć, nie wiem, 10 na setkę. Także zależy, kogo by mi dali dookoła i wtedy bym mógł rywalizować. Także a dla ciebie numerem jeden dzisiaj z tej piątki, którą wymieniłem? Z Bruno jeszcze rywalizowałeś, z De Cecco rywalizowałeś. Tak, tak. De Cecco zaczynał tak naprawdę swoją przygodę jak w Japonii w 2006 roku. Był bledszy ode mnie na tych mistrzostwach, a miał 18 chyba lat. Sztuka, powiem ci. No, ale był. Wtedy, żeśmy z Kadzią stali pod siatką i mówimy, no zaraz zemdleję. Taki był blady. Ale jednak trochę czasu minęło i przyjemnie się gra jego. Myślę, że tak na szybko podoba mi się bardzo Gianelli. Z tych oczywiście jest wirtuozem, jest De Cecco, tak jak powiedziałeś, Bruno jest super taktycznym zawodnikiem. Myślę, że nie gra bardzo przyjemnie dla oka, ale jest mega skuteczny i taki widać, że to jest zawodnik drużynowy. Dobre wybory. Trzyma wszystko tak, taktycznie na piątkę. Nie jest, mówię, nie jest to, co Ricardo, że się przyjemnie na niego patrzyło, mimo że czasami robił błędy, ale ryzykował praktycznie za każdym razem. Myślę, że teraz Gianelli jest, blokuje, zagrywa, broni i bardzo dobrze wystawia i miał miał ekipę, że tak powiem, płaszcza i szpady tak naprawdę na Mistrzostwach Europy i zdobył to, co zdobył. I to właśnie pokazuje rozgrywającego, nie wejście do Maceraty, do Lubej czy do... I zagranie z nimi, wygranie mistrzostwa, tylko z drużyną taką, powiedzmy, na którą nikt nie stawia, z którą się nikt nie liczy, z zawodnikami troszeczkę gorszymi, gdzie mogą się pokazać i trener, i rozgrywający, którzy zagra coś takiego niekonwencjonalnego. A jeżeli chodzi o młodą generację polskich siatkarzy, i tu nie ograniczam się do pozycji rozgrywającego, kto imponuje ci najbardziej? Młody to jest ile? Nie wiem, możesz sam sobie zakres wymyślić. Młodych. Mamy rzeczywiście takie zdolne pokolenie tej młodzieży, która wygrywa wszystkie. Tak, wygrała grupa Michała Bąkiewicza. Później myślę, że gdyby nie kontuzje, to i Daniel Pliński mógł też powtórzyć wyczyn Bąka. Wyczyn Bąka. Zobaczymy. Wydaje się, że większy potencjał ma grupa od Pliny. Że tak jakby wyjąć trzech, czterech, to jest zawodników na granie duże. Ale w tym wieku to tak naprawdę, mówię w tych młodszych zawodnikach od Michała Bąkiewicza, tam są bardziej techniczni zawodnicy, którzy szybciej dojrzeli, są niżsi i być może dlatego łatwiej im się grało w swoim roczniku. Zobaczymy, jak to będzie, jak będą kończyli juniora. Czy oni dalej będą wybitni, czy dalej będą tam ogrywali wszystkich, czy te drużyny, które mają w swoich szeregach dwumetrowców plus, po prostu dojrzeją później, bo tak to jest, że ci dojrzewający później zaczynają grać w wieku 19-20 lat. Czy nasi dalej będą, nagle będzie sześciu Kubiaków na boisku, co tego im życzę, także, bo widać, że chłopaki mają serce do gry, tylko nie wiadomo, czy nie zabraknie troszeczkę parametrów.
No dobrze. Paweł, bardzo ci dziękujemy, ale to nie koniec, bo teraz sprawdzimy, w jakiej formie jest właśnie. Paweł Zagórny. Zagórny, czyli jest czas na challenge. Zdejmuj zegarek, a my tu pozdejmujemy. Naprawdę będę strzelał? To tak? Będziesz. Ale ta lampa mi przeszkadza, już widzę. Parabole. O Jezu, parabole już się tłumaczysz. Już się tłumaczysz. Piłkę daję. Poczekaj. Nie no, trzymaj. Czekajcie, takie nie wiem, gdzie to schować, żeby się nie porozbijało. Może od czekaj. W warynacie to się nie da. Da się. Może on był w koszuli, w każdym bądź razie. O, tak jest, a my przypominamy zasady. Rampa ryzykuje. Pięć prób sposobem górnym, sposobem dolnym też pięć prób. Słabszą ręką pięć prób i z zawiązanymi oczami jedna próba. Warszawski szalik będzie, dobrze? A, tak, może być. Ale jedna jesteś? Ręka tak? Najpierw z pozycji siedzącej pięć razy normalnie palcami. No. Co, może tutaj po prostu przesuniemy, z boku, żeby było... Tak. Później przesuniemy, żebyś dołem. Dobra. I dobra. Nawet ci ustawiłem ładnie. Dobrze, najpierw dobrze, palcami. Ale mówicie, że to może być... Ale wiesz co, ale ten rekord, wiesz co, Paweł, chodź, przesuniemy cię kawałek dołem tutaj, bo tutaj nie ten... Ale nie, chodź tutaj, z tej strony. Tak. Dobra. Ale krzesełko musi zabrać. To mam tu. O tutaj? Czekaj, no spokojnie. Nie, rzeczywiście, bo tam za daleko było, tu jest okej. Okay. Ja mam wrażenie, że dzisiaj te reflektory bardziej... Stąd, siadaj tutaj i jedziemy. Patrz, jak jeszcze przesuwa w lewo. Nie, no, oszukuj, no. Rampa przeszkadza. Nie oszukuj. Wszyscy mieli tak samo. No. No to jedziemy. Pięć górny. Patrz, ale presja teraz i wszyscy patrzą. Ile tu do pobicia? Cyk. Czekaj, na więcej 16 punktów. Marcin Możdżonek. Wow. Dobra, było pięć? Pięć. Tak, było pięć. To teraz dołem. A na siedząco? Nie, możesz wstajesz. Stać. Wstajesz. Podrzut, tak jak cię uczyli łopatologicznie. Ile ty miałeś dołem? Ja od razu w marynarce za... Ola, powiedz, za pierwszym razem. Ale ja nie pamiętam tego. Trafiłem. Tak? A może on trafił naprawdę? Czekaj. Podwiń. Hop! No wiem, czekaj, bo nie wiem, czy złożę. No. Dobra, jest. Widać, że górą wystawiał. O kurde. Ola. Co będzie rekord? O Jezu, od lampy, tak jest. Zgasły światła. Liczycie próby? Pięć. Pięć? Tak. Pięć. Zawiązane oczy, jedna ręka. Nie, jeszcze nie jest. Tak, jedna ręka z zawiązanymi na koniec. Z zawiązanymi to z powrotem. Jedna ręka, plasik? Możesz kiwką, nie. Kiwką albo flotantę. Flotantę. Nie, kiwką, no jak? Twój flotantę. Czekaj, bo to wszystko musi być. To dobrze mobilne. się, bo jak coś się stanie, to żona nas zabije. No. Nie. Czyli kiwka, tak? Ile razy? Raz. Jedna próba, nie trzy? To jak wiemy, to 48 razy cię zrobić? Pięć, dobrze, pięć po prób. Pięć, widzicie? Tak? Tak, pięć prób masz. Na pewno? Tak. Dobrze. Panie reżyserze, tą planszę pierwszą poprosimy. Nie, pan reżyser mi tutaj na ucho odpowiada, że pięć. Dobra. Jedziemy. Jedziemy? No. Patrz, jak od tej lampy tam wyprecyzowane. O kurde. Jest. I ostatnia próba. Było pięć? Pięć, przecież to antyczny umysł, no. Było pięć. Zawiązujemy oczy. Nie, ja jestem w takim szoku, że nawet zapomniałam widzieć. To co teraz? Zawiązujemy oczy. A lewa, nie? Nie, tylko jedna. Teraz jedna? Zapraszam cię, siadaj i wiążemy oczy. Ja znam. Ale było gorszą ręką też, czy nie? Że co? Nie było gorszej ręki? Ale poczekaj, bo mi tutaj mylisz mnie ten. Ale ja zapamiętaj ci ustawię. Układ kosza. Ja ci ustawię. Nie, to tu było. Bo stąd trafiałem. No bo mi tam patrz, jaki oszust, no. No tu było. Dobrze. Poczekaj. Nawet ci trochę ułatwię. Pomożesz? Nie no, zostaw. Czekaj. Tylko kosza nie zabiorę. Nie, no nie zabiorę ci. I piłki do nożna, ani do koszykówki też ci nie dam. Ja nie wiem, jak to zrobię, jak podrzucę. Jesteś idealnie. Idealnie na wprost, jakby to powiedział klasyk. Ja się denerwuję. Już? Tak. Można. Nie. No niestety.
Wróciła. Ale... Ile tam punktów Paweł Zagumny nastukał? Pokażcie nam. 50. Puhu. Rozbiłeś bank i tak 29 punktów. Paweł Zagumny. Wow. Paweł Zagumny. Chciałem dychę wyciągnąć, ale mam tylko 8. A max jest ile? A bo to za 10 jest na strzał ostatni, tak? 40 jest max. A jak 40? Ale musimy zrobić? Chyba. Czekaj, musimy Ola, chyba, zrobić bo ostatni tak. Jest, ostatni jest punktowany ekstra. Tak. A jak ja to. Ja się raz tylko pomyliłem. 10. Nie możemy, możemy powiedzieć tylko top po prostu. Dalej w formie niezawodnej. Olimpijskiej. I rozgadany o dziwo dzisiaj. Tak, Paweł, powiedz mi jeszcze na koniec, tylko ludzie na ulicy cię wciąż zatrzymują i zaczepiają, czy możesz chodzić spokojnie? Znaczy ja chodzę spokojnie, tylko tak, ale raczej starsi ludzie. Zdarza się. Powiedzmy starsi ode mnie. I wyjaśniałeś, tak dobrze wyglądasz naprawdę. No już mówią, że nie ten, ale ostatnio nie zaczepił pan, nie ostatnio, jak kiedyś jeszcze byłem ryszawy. Leci na lotnisku, leci do mnie, taka anegdotka, wiesz, jak od Karola. Leci, mam pana w końcu, proszę o autograf. Żona stoi obok na lotnisku z tym. I tak dyszy. Panie Andrzeju, dobrze, że pana złapałem, nie? Ja już na żonę. No dobra, no. I żona tak, no ale co, pan kibicuje? Tak, Andrzeju Skorwiak to jest mój ulubiony napastnik. A ja, Andrzeju Skorwiak, leci. I przed kartka, pozdrawiamy Andrzeja. Tak więc pana Andrzeja Juskowiaka pozdrawiamy serdecznie. Paweł Zagumny był gościem Siatmat. Wam również dziękujemy. Mówimy do zobaczenia. Pa, pa, miłego popołudnia. Ciao. Pa. Dobrze.